Ośrodek Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych Wspólny Świat w Białej Podlaskiej kompleksowo pomaga dzieciom z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami, a także ich rodzinom. Czym jest autyzm? Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które rozpoczyna się zazwyczaj przed 3 rokiem życia i trwa całe życie. Jego objawy mogą pojawić się od urodzenia lub po okresie względnie prawidłowego rozwoju. Mogą różnić się u poszczególnych osób pod względem ilości występujących nieprawidłowości oraz ich nasilenia. Zazwyczaj wszystkie osoby z autyzmem mają trudności z komunikacją, interakcjami społecznymi oraz z zachowaniem. Autyzm jest zaburzeniem, które dotyka nie tylko dziecko, ale tak naprawdę dotyka całą rodzinę. Można użyć takiego sformułowania, że tak naprawdę chora jest cała rodzina. Zarówno rodzice mają problemy, jak i rodzeństwo. O, super! Pięknie! Misją naszego stowarzyszenia jest przede wszystkim pomoc dzieciom z autyzmem. Nasza pomoc polega na kompleksowych działaniach. W strukturach stowarzyszenia działa ośrodek terapii dla dzieci z autyzmem, przedszkole i szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem. Dodatkowo prowadzimy również ośrodek szkoleniowy, z którego mogą korzystać zarówno rodzice dzieci z autyzmem bądź całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także profesjonaliści pracujący z naszymi dziećmi. Tak i tak. Dobrze, i dalej. Idziemy łapać czepiał. W Ośrodku Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych w Białej Podlaskiej prowadzona jest diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wczesne rozpoznanie zaburzenia umożliwia rozpoczęcie wszechstronnej terapii dziecka z autyzmem i tym samym zwiększa szanse na poprawę stanu zdrowia. Diagnozę stawia zespół specjalistów, w skład którego wchodzą psychiatra, psycholog i pedagog specjalny. Jest ona stawiana w oparciu o kryteria Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Wczesna i intensywna terapia może prowadzić do poprawy stanu osoby z autyzmem w stopniu umożliwiającym samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Terapia psychologiczno-pedagogiczna. Terapią obejmujemy dzieci już w 2 roku ich życia. Terapia pedagogiczna dziecka z autyzmem prowadzona jest w oparciu o indywidualnie opracowany dla każdego dziecka program. Program edukacyjno-terapeutyczny ukierunkowany jest na rozwiązywanie problemów zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i jego otoczenia poprzez stosowanie zabiegów zmniejszających i zmieniających trudne zachowania. Nauczanie specjalne dające wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennego funkcjonowania. Przystosowanie dziecka do życia w społeczeństwie poprzez wyrobienie odpowiednich nawyków i sprawności. Idziemy do przodu. O tak, hop, do przodu, do przodu. Terapia logopedyczna. Celem terapii logopedycznej osób z autyzmem jest wykształcenie lub rozwinięcie ich umiejętności do komunikacji z otoczeniem. Wywołujemy chęć i potrzebę nawiązywania interakcji oraz szukamy narzędzia, sposobu, dzięki któremu dziecko zrozumie nas i samo będzie umiało przekazać informacje. Pracujemy nad rozwojem mowy werbalnej, od wywoływania pierwszych dźwięków i sylab oraz nauki rozumienia i wypowiadania słów, zdań i tekstów. Uczymy co, gdzie, komu i w jaki sposób powiedzieć. Kształtujemy umiejętność mówienia, ale także rozmawiania, słuchania i rozumienia drugiej osoby. Zwracamy również uwagę na to, jak ważne jest wykorzystywanie w komunikacji zachowań pozawerbalnych, kontaktu wzrokowego, mimiki, postawy ciała oraz gestów. Kiedy osoba z autyzmem nie ma możliwości, by zrozumieć słowa lub nie jest w stanie sama się nimi posługiwać, alternatywnie lub wspomagająco do języka mówionego wprowadzamy język gestów, obrazów, zdjęć, symbolicznych przedmiotów. W ten sposób uczymy nazywać świat dziecka. Osoby, przedmioty, elementy przyrody, czynności i stany, określamy ich cechy oraz uczucia i emocje. Terapia integracji sensorycznej. Terapia integracji sensorycznej ma na celu wyrównywanie zaburzeń i deficytów w zakresie podstawowych zmysłów. Zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu i zmysłu przedsionkowego. Najważniejszym celem terapii jest wypracowanie u dziecka tolerancji na bodźce napływające z otoczenia i umiejętności właściwego reagowania na te bodźce. Poprzez tę terapię układ nerwowy i mózg uczą się integrować wrażenia zmysłowe i nabywają doświadczenia w ich celowym wykorzystaniu. Pięknie. Teraz 7. Hop. Do
Dobrze. Muzykoterapia. Muzykoterapia wykorzystuje muzykę i jej elementy jako środki stymulacji, strukturalizacji oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej. Polega na ćwiczeniach rytmizujących, aktywizujących i relaksacyjnych, wspieranych odpowiednio dobranymi utworami muzycznymi. W pracy z dziećmi autystycznymi muzykoterapia niejednokrotnie jest pierwszym i jedynym sposobem nawiązania kontaktu. Terapia czaszkowo-krzyżowa. Terapia czaszkowo-krzyżowa jest bardzo delikatną formą dotyku i manipulacji w obrębie kości krzyżowej, czaszki, okolic kręgosłupa oraz stóp. Ma na celu usunięcie napięć struktur łączno-tkankowych, których napięcia powodują wiele problemów zdrowotnych. Terapia czaszkowo-krzyżowa może także pozytywnie oddziaływać na rozwój poznawczy dziecka z autyzmem, jego pamięć, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową i słuchową, stymulując rozwój mowy i komunikacji. Ktoś ma kłopoty ze snem, nie? To bardzo pozytywnie działa. Fizjoterapia. U osób z autyzmem często występują różnorodne zaburzenia ruchowe i koordynacyjne. Celem zajęć fizjoterapeutycznych jest usprawnianie dziecka w sferze ruchowej. Piąteczka. Hop, przyjdź piątkę. Dobrze. Piątka. Nie, ale musi przyjść piąteczkę. Przyjdź piątkę. Stymulacja słuchowa metodą Johansena i metodą Tomatisa. Indywidualna stymulacja słuchu Johansena oraz stymulacja audiopsycholingwistyczna Tomatisa obejmuje różne aspekty stymulacji muzycznej, o których wiadomo, że wpływają na liczne połączenia mózgowe. Stymulacja określonych obszarów mózgu wpływa na aktywizację neuronów i pobudzanie połączeń nerwowych prowadzących do mózgu oraz wewnątrzmózgowych, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za odbiór i nadawanie mowy. Skuteczność terapii potwierdzana jest także wśród dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z dysleksją, z ADHD, z zaburzeniami koncentracji, z zaburzeniami uwagi słuchowej, z zaburzeniami percepcji słuchowej, z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń, z porażeniem mózgowym, z nadwrażliwością na dźwięki oraz z zespołem Downa. EEG Biofeedback. EEG Biofeedback jest metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego poprzez wykorzystanie zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń pomiędzy neuronami oraz wygaszania połączeń już istniejących. Osoba poddawana treningowi EEG Biofeedback uczy się kontrolować aktywność swojego mózgu i lepiej wykorzystywać jego możliwości. Zaletą tej metody jest brak efektów ubocznych oraz możliwość prowadzenia terapii już z małymi dziećmi, które ukończyły trzeci, czwarty rok życia i potrafią zainteresować się prostą grą komputerową. Treningi wskazane są także dla dzieci z zaburzeniami funkcji poznawczych, z zaburzeniami psychosomatycznymi, depresją, lękiem i napadami paniki, zaburzeniami procesu uczenia się, koncentracji uwagi i nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami snu przy przewlekłych bólach, w terapii tików i zespołu Tourette'a, natręctwach oraz pomocniczo w terapii uzależnień i w zaburzeniach przyjmowania pokarmów. Treningi pomagają w leczeniu wielu chorób neurologicznych i psychicznych. Dobre efekty uzyskuje się w terapii stanów po urazach czaszki, po udarach mózgu oraz w mózgowym porażeniu dziecięcym. Sala doświadczania świata. Sala doświadczania świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój wszystkich zmysłów. Głównym celem terapii jest nabywanie i integrowanie doświadczeń dziecka pozyskiwanych zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Powoli kosz. Od dołu do góry. Arteterapia. Zajęcia arteterapeutyczne polegają na wykorzystywaniu technik plastycznych i ich wytworów do terapii zaburzeń emocjonalnych i zachowania. Do realizacji celów terapeutycznych arteterapia wykorzystuje wiele technik plastycznych, m.in. rysunek, malarstwo, rzeźbę, tkaninę artystyczną i kolaż. Dogoterapia i hipoterapia. Terapia dziecka z autyzmem wymaga wielokrotnego powtarzania różnorodnych, czasami trudnych ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę wraz z wyszkolonym zwierzęciem dają dziecku możliwość wykonywania tych ćwiczeń w sposób naturalny, akceptowany przez dziecko i jednocześnie pozwalają na okazywanie uczuć. Pies czy koń są rewelacyjnym motywatorem do podejmowania wysiłku i jednocześnie nagrodą za włożony trud w wykonywanie zadań. Zajęcia animaloterapii wspierają wszechstronny rozwój dziecka z autyzmem, łącząc w sobie usprawnianie fizyczne, poznawcze, emocjonalne i społeczne. A gdzie piesek ma ucho? Poszukaj pieska ucha. Gdzie on ma to ucho? Znajdziesz? Gdzie ma ucho? W ośrodku realizowane są szkolenia i warsztaty szkoleniowe skierowane do rad pedagogicznych oraz do osób zajmujących się zawodowo pomocą dzieciom z autyzmem, takich jak psycholodzy, pedagodzy czy logopedzi, na temat szeroko rozumianej problematyki autyzmu oraz zespołu Aspergera. Organizujemy także warsztaty szkoleniowe skierowane do rodziców dzieci z autyzmem. Prowadzimy także grupę wsparcia dla rodziców i grupę tę prowadzi psychoterapeuta. Prowadzimy także punkt konsultacyjny. W punkcie konsultacyjnym przyjmuje lekarz psychiatra dziecięcy i lekarz pediatra, a także psycholog, pedagog, logopeda oraz pracownik socjalny. Z oferty naszego punktu mogą skorzystać rodziny, w których występuje problem autyzmu, a także rodzice dzieci z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju albo autyzmu. Super! Brawo! Turnusy. Organizujemy także specjalistyczne, terapeutyczne turnusy stacjonarne. Turnusy trwają od 1 do 2 tygodni i realizowane są w oparciu o takie metody terapeutyczne jak stymulacja audiopsycholingwistyczna Tomatisa czy metoda integracji odruchów. Organizujemy także terapeutyczne turnusy wyjazdowe dla naszych podopiecznych z realizacją programów terapeutycznych, na które wyjeżdżają także nasi terapeuci. Piłka! Ośrodek Wspólny Świat przygotowuje także zajęcia dla całych rodzin naszych podopiecznych. Jedną z form są zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn. Zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego to system ruchowych ćwiczeń, zabaw zbudowany w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Basen. Podobną rolę pełnią zajęcia na basenie, w których aktywnie uczestniczą członkowie rodzin naszych dzieci. Dodatkowo zajęcia na basenie pozwalają normalizować pobudliwość ruchową oraz napięcie mięśniowe dziecka z autyzmem. Pozytywnie wpływają na obniżanie poziomu lęku, na sprawność i koordynację ruchową, a także na umiejętność współdziałania i komunikowania się ze sobą. Stowarzyszenie Wspólny Świat prowadzi także przedszkole i szkołę podstawową dla dzieci z autyzmem. Do niepublicznego przedszkola dla dzieci z autyzmem uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat. W przedszkolu korzystają z zajęć grupowych i indywidualnych terapii specjalistycznych. Podczas różnorodnych aktywności przedszkolnych dzieci mają możliwość uczenia się, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, komunikowania się w sytuacjach społecznych. Poznają także zasady i normy obowiązujące w grupie. W przedszkolu dzieci uczą się też samoobsługi i samodzielności. Program dydaktyczno-wychowawczy opracowany jest w oparciu o podstawę programową wychowania i realizowany z wykorzystaniem metod dostosowanych do możliwości i ograniczeń wychowanków, a także w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Celem zajęć realizowanych w przedszkolu jest wszechstronne usprawnianie dziecka, kształtowanie samodzielności oraz przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole. Trzy, to wybierz karteczkę, trzy. Szkoła. Do niepublicznej szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem uczęszczają dzieci od 7 roku życia. Zespoły klasowe składają się z 3-4 uczniów, a kadrę w każdym z oddziałów klasowych stanowi zespół 3 wykwalifikowanych nauczycieli, co daje możliwość specjalnej organizacji nauczania oraz zróżnicowania i zindywidualizowania metod nauczania. Wszystkie dzieci uczęszczają dodatkowo na zajęcia rewalidacyjne oraz na zajęcia terapii indywidualnej, gdzie realizowane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Liczba godzin i rodzaj terapii uzależniona jest od potrzeb dziecka. Zajęcia terapeutyczne wkomponowane są w tygodniowy harmonogram zajęć szkolnych każdego ucznia. Super! Brawo, Piotruś!
Jednym z podstawowych celów realizowanych w szkole jest przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Thank you.